bardzo, proszę Państwa, dzisiaj, gdy mamy 26 czerwca 2014, witamy Państwa serdecznie w Radiu Tok FM Extra. I już tu w Polsce widzimy obserwatorów, czyli że człowiek siedzi, pije kawę, tutaj Państwo, i ogląda się, patrzy się, co to za Polaczki tutaj, jak oni tu żyją, jak ubrani są ludzie, jak żyją. Że mamy tu człowieka, który siedzi, pije kawę. I strasznie jest ciekawy, jak Polaczki tu w Polsce, a jaki mają styl, bo to po twarzy, po zachowaniu, po mimice od razu widać, takie to są typy niezadowolone, bo w Ameryce, w Anglii, u książąt, how are you? I'm very well, thank you. A tu oj, głowa mnie woli, powada brzydka, słońce nie świeci, deszcz pada. I cały czas narzekają dziadule polsko-katolicy w radiu, to wiem, że straszą deszczem. Na razie to nic nie było od 3 dni. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie. To jest ulica Nowy Świat, Państwo zobaczą, puste są na razie, ale czasem właśnie ktoś siedzi. Ale kto siedzi? Z USA, to widać, że ta twarz Amerykanina, która obserwuje tu Polaczków, a to baraniki. Także proszę Państwa, dziadule katolicy, polsko-katolicy zakładają kopyta do kieszeni często. Tutaj też już Państwo tego nie widziałyście, nie pokazywałyśmy tego, bo już za dużo nie będziemy pokazywać, tylko to, co jest przed naszym nosem, bo nic za wszelką cenę, nic nie chcemy Państwu pokazywać za wszelką cenę, tylko to, co jest. No, także pozdrawiamy, no i to oczywiście, że te buziaczki przesyłamy, proszę Państwa. Ustawa jest autorytarna, czyli oni tutaj chcą być najmądrzejsi, ale są tylko niestety jako głupio, chytrzy i najmądrzejsi. To zobacz, jeżdżą tutaj jak chcą, wymuszają pierwszeństwo, no bo to chamstwo. Chcą być wszędzie pierwsi, proszę Państwa. Także miałybyście jakieś takie problemy, żeby tu przejść, żeby normalnie przejść jak człowiek. Także pozdrawiamy tutaj z tej ulicy Ordynackiej, proszę Państwa, oni czasem zachowują się tak, jakbyście się znali. To znaczy, jakbyście wy, byście ich nie znali, a oni by was znali, tak się zachowują. Nawet tutaj swego czasu, 2 dni temu, policja przychodziła i do mnie mówi, dzień dobry. No i poszli stać. Ja mówię, no bardzo mi miło, dzień dobry, oczywiście, że dzień dobry, zwłaszcza, że mój ojciec był policjantem i to jeszcze nie byle jakiej komendzie, bo w wojewódzkiej przecież pracował, także pozdrawiamy Państwa serdecznie. Tam jest Samka, tam są szkoły, tu są szkoły, na Okulniku są wszędzie szkoły. Także najlepiej, proszę Państwa, jakby się takim artystą urodził człowiek, no bo tutaj oczywiście głupio chytre, najmądrzejsze w Warszawie myślą, że artystą trzeba zostać, trzeba być, no na przykład ten gruby, ten Krzysiek, proszę Państwa. On no, na muzykologię się zapisał, no niech studiuje, bo on jeszcze nie jest stary, ale nie jest już za młody, także no, czegoś tam się nauczy, może mu się to przyda. Nie śpiewał nigdy, nie grał, ale jakiś tam głosik ma, tam wyskakuje, ba, nawet mi na wernisażu raz pomógł śpiewać. Aż Breżniew mówi, ale masz jaką pomoc. A tu jest Okulnik, proszę Państwa, Okulnik 2, tam jest Okulnik 1, proszę Państwa. No tutaj oni artystów nie wykształcą specjalnie, bo proszę Państwa, tak jak mówię, jeśli, tak jak to Józia zawsze Kądziela mówiła, jeśli człowiek się artystą nie urodzi, to niech się nie zmusza, no ale Warszawa tego nie rozumie, bo tutaj jest handlarstwo, handel. Warszawa tego nie rozumie, że to nie da się wymusić, prawda, że jeżeli ktoś no nie ma zdolności, to co? Tutaj w Warszawie raz była taka Aśka Mingoc, ale ona pojechała do Ameryki, a tu nie Ameryka, tutaj jest tylko gość z Ameryki, na Nowym Świecie siedział piłkarz, jak Państwo widzieliście, wygląda, ale tak patrzył się na taką kobietę, która była dość skromnie ubrana, aczkolwiek bogato ubrana. No to więc tak obserwował ludzi, jak się zachowują, jak są bezdomni, jak są bogaci, średnio bogaci.
Także to była Aśka, proszę Państwa, która uczyła się kiedyś grać na fortepianie. Na Czerniakowską tam jeździła do siostry Wiktorowskiej, ale ona właśnie nie miała słuchu, a ta siostra, która była jej chówką, nie powinna była zdzierać z niej 250 zł za godzinę, bo ja do niej chodziłam i na fortepian, to płaciłam 250 zł, i na gitarę też 250, czyli 500, a to było sporo jak na miesiąc. No ja płaciłam, bo chciałam, nauczyłam się u tej siostry Wiktorowskiej też bardzo dużo i ona też do Ameryki uciekła. Także proszę Państwa, tutaj jesteśmy na tamce. To są bardzo ciekawe klimaty na tej tamce, bo Państwo widzą takie spektakularne przejście, prawda? Państwo zobaczą. No w dół, w dół, w dół się idzie, do góry. Jakie fajne masz mury. Tu Państwo zobaczą dla matek z dziećmi. No coś niesamowitego. Wspaniałe są. Muszę iść spotkać się jeszcze z Irą. Irą tą warszawską waszą. No on tam pochodzi z Wałbrzycha. Mam tam parę spraw, ale nie wiem, czy go spotkam, bo przecież skoro on mieszka na działkach czyichś, że ten ktoś nawet nie wie. A tam są to takie działki też opuszczone. Tam, gdzie nikt nie przebywa i nikogo nie ma, no to więc on korzysta. No ale to też nie jest bezpiecznie, nie jest komfortowo, nie jest standardowo. Także o tutaj, o w tym klasztorze też możecie Państwo być i zakonnicę katolicką odwiedzić, no bo tutaj mormoni nie są, nie przybywają prawosławni, ani mormoni, ani ewangelicy, ani świadkowie Jehowy. Słowo co nie uczyni Was też świadkami Jehowy. Trzeba Biblię kupić, znać.